Kolejny wątek, jaki stoicy często poruszali, to niepoddawanie się emocjom i złości. Być może uważałeś do tej pory, że stoicy wycofywali się z życia, że traktowali je bardzo z góry i starali się być detached od niego, oddzieleni. Ale jest to błędne rozumienie stoicyzmu. Stoicyzm nie polega na tym, aby nie odczuwać emocji w ogóle, ale nie przywiązywać wagi do negatywnych emocji. Są to dwie zgoła zupełnie inne rzeczy. Posłuchaj następującego cytatu, jaki powiedział Marek Aureliusz. Gdy poczujesz nadchodzący gniew, pamiętaj o tym, że wściekłość to nie męska rzecz. Bardziej ludzkie, a tym samym i męskie, są łagodność i uprzejmość. Prawdziwy mężczyzna nie poddaje się gniewowi i niezadowoleniu. Posiada natomiast siłę, odwagę i wytrwałość w odróżnianiu od tych, co złoszczą się i narzekają. Im bliższy jest człowiek osiągnięciu spokoju umysłu, tym bliżej jest siły. Kurczę, jaka niesamowita wizja męskości, nieprawdaż? Gdyby mówili nam jeszcze w podstawówce, gdzie powinno się mówić tego typu rzeczy, że na tym polega męskość. Wow, to było niesamowite. Mam wrażenie, teraz trochę pomyliły się ludziom definicje. I mówią oni, że jest zła męskość, która objawia się gniewem, agresją i tak dalej. I że jest to wszystko złe. Ale nie, to jest błąd. I nauczyłem się tego, słuchając właśnie Jordana Petersona, który mówił o tym, jak bardzo istotna jest sublimacja, integracja tych rzeczy w służbie wyższym, ważniejszym celom. Innymi słowy, nie chcesz być owcą, chcesz być lwem, który jest opanowany. I to jest prawdziwa siła. Coś, co powiedział Fryderyk Nietzsche kiedyś, miał bardzo podobną ideę do Carla Gustawa Junga. Powiedział, im bardziej garnie się ku górze i ku jasności, tym gwałtowniej zapuszcza się jego korzenie w ziemię. W dół, w ciemnie, w głąb, w zło. Nietzsche zwrócił więc uwagę na podobny problem, który Jung z kolei określił jako... Jung powiedział następującą rzecz. Jeżeli drzewo ma rosnąć w niebie, jego korzenie muszą sięgać piekieł. Więc tak jak coś, o czym mówił Jordan, sublimacja, integracja tych niskich energii, niskich rządz i sił ma służyć czemuś, co jest wyżej. Tak jak powiedział Jung, jeżeli ma rosnąć w niebie, korzenie muszą sięgać piekieł, a więc musisz poznać swoje uczucie agresji i złości, jakie jest w tobie. Tak jak powiedział Nietzsche, jeżeli garniesz się ku górze, ku jasności, musisz jednocześnie zrozumieć wszystkie negatywne i złe cechy. Musisz spojrzeć w głąb i w zło. Jest to bardzo istotne. I coś, co powiedział Marek Aureliusz z tą taką swoją niesamowitą lekkością, że uleganie agresji nie jest męskie, ale odnalezienie siły do zachowania spokoju to jest męskie. Zwróć uwagę, że Marek Aureliusz nie powiedział. Zwróć więc uwagę, że nawet Marek Aureliusz nie powiedział, że męskim jest bycie bezbronnym i nieszkodliwym. Powiedział po pierwsze, że niemęskie jest odznaczenie się agresją i złością. Powiedział natomiast, że bycie męskim polega na niepoddawaniu się gniewowi i na odwadze w odróżnieniu złości i w sile do zachowania spokoju. Niesamowity przekaz, który moim zdaniem to jest coś, czego powinny się uczyć wszystkie dzieci, a zwłaszcza wszyscy młodzi chłopcy i być może nawet wszyscy mężczyźni, ponieważ jest to rzecz warta uwagi. I zgadzam się całkowicie z Petersonem, z Markiem Aureliuszem, z Nietzschem i z Jungiem. To są dość dobre autorytety, myślę, jeśli chodzi o to, kim być w życiu. Epiktet na przykład powiedział, kto jest niezwyciężony? Ten, kogo nie wyprowadzi z równowagi nic poza jego rozumnymi wyborami. Znowu więc mamy ten sam motyw tego, co jest w naszej kontroli i poza naszą kontrolą. I pamiętaj, nic, co jest poza naszym rozumnym wyborem, nie powinno nas wyprowadzić z równowagi, ponieważ nie jest od nas zależne. Seneka o gniewie powiedział następującą rzecz. Nie ma nic bardziej zaślepiającego niż gniew. Nic bardziej napędzanego własną siłą. Nic nie jest tak pyszne, gdy odniesie sukces, ani tak szalone, gdy dozna niepowodzenia.
Nawet w obliczu porażki gniew nie cofa się z wyczerpania, a gdy los wyeliminuje przeciwnika, zwraca swe kły przeciw sobie samemu. Sam więc zobacz, o czym pisali Marek Aureliusz, Epiktet i Seneka. Marek mówił o tym, że męskość to zachowanie spokoju, odwagi w obliczu złości. Epiktet pisał o tym, że nie powinno nas złościć nic, co jest poza naszym własnym rozumnym wyborem. Seneka pisał o tym, jaki jest gniew, jaki jest przenikliwy, jaki jest chytry, że napędza się sam sobą, ale że koniec końców zwraca kły przeciwko nam samym. Jest to całkowita prawda. I Seneka na przykład nie miał prawa wiedzieć, że mówiąc gniew zwraca kły przeciwko samemu sobie, czyli nam samym. Chodzi tutaj o to, że jeżeli jesteśmy źli przez długo, mamy podwyższony stan kortyzolu. Jeżeli mamy podwyższony stan kortyzolu, źle śpimy, nasz organizm gorzej funkcjonuje i mamy zwiększone ryzyko, dajmy na to, albo cukrzycy, albo Alzheimera, albo nabawienia się raka. Seneka tego nie wiedział, a mimo wszystko mówił o tym, że gniew szkodzi. Więc jeżeli ludzie już 2000 lat temu zdawali sobie z tego sprawę, czemu my wciąż poświęcamy taką uwagę na błahostki i denerwujemy się rzeczami, które nie są od nas zależne? Ciekawą rzecz powiedział Marek Aureliusz. Bandyci, zabójcy, mordercy i tyrani. Zastanów się nad ich tak zwanymi przyjemnościami. Ciekawy potem dał fragment Ryan Holiday jako swój komentarz. Pisarka Anna Lamont w książce Bird by Bird zamieściła następujący żart. Zastanawialiście się kiedyś, co Bóg myśli o pieniądzach? Spójrzcie tylko na ludzi, których nimi obdarza. To samo dotyczy przyjemności. Pomyśl o dyktatorze i jego haremie, pełnym spiskujących, manipulujących kochanek. Zobacz, jak szybko imprezowe życie młodych gwiazdek kończy się uzależnieniem od narkotyków i stagnacją kariery. Wow. Mocne to są fragmenty. Ryan Holiday ma zarąbiste komentarze, moim zdaniem, które w punkt odnoszą się do bardzo wartościowych rzeczy. I tak. To, na co zwrócił uwagę Marek Aureliusz, to jakie są przyjemności osób, które wiemy, że są niegodziwe. Coś, na co Ryan Holiday potem w komentarzu zwrócił uwagę, to zwróć uwagę na to, jak kończą osoby, które, dajmy na to, podążają za przyjemnością cielesną. Dołączają do klubu 27 chociażby, albo ich kariera się kończy. Skoro te osoby podążają za tym i widzimy doskonale, że ich życie nie jest dobre, to czy powinniśmy też chcieć tego samego dla nas samych? Nie. Marek Aureliusz nie wiedział tego, co my wiemy. Nie miał social mediów i nie widział doskonale, czym się kończy podążanie za fałszywymi bogami. Ale my to wiemy. Powinniśmy być więc o to mądrzejsi. Ale mimo wszystko powtarzamy te same błędy. Co jest moim zdaniem zastanawiające. Kolejna super myśl Marka Aureliusza. Gdy wstaniesz o poranku, powiedz sobie: zetknę się z natrętami, egoistami, kłamcami, zazdrośnikami i wariatami. Wszyscy oni dotknięci są wadami, gdyż nie znają różnicy między dobrem a złem. Ponieważ ja rozumiem piękno dobra i brzydotę zła, wiem, że owi grzesznicy są do mnie podobni i że żaden z nich nie może wyrządzić mi krzywdy ani wciągnąć mnie w brzydotę. Nie mogę też złościć się na mych krewnych, ani ich nienawidzić. Jesteśmy bowiem stworzeni do współpracy. Ciekawe, co skłoniło Marka Aureliusza do napisania tego fragmentu w swoim dzienniku. Ale cóż, sam imperator Rzymu, Bóg we własnej osobie, pisał o tym, że każdego dnia możemy spotkać się z osobami, które nie są dobre. To się nie zmieniło. Każdego dnia też spotykamy tego typu osoby. Dajmy na to, ja mogę dać nawet przykład z prowadzącymi na mojej kochanej uczelni, czyli Politechnice Gdańskiej, którzy w sposób dosłowny lub trochę mniej dosłowny wyzywają nas od, nie wiem, debili chociażby. Student debil, jak to się mawia. W każdym razie coś, co Marek Aureliusz powiedział i
o czym myślę teraz, to że te osoby być może nie odróżniają różnicy między dobrym a złem i stąd ich wady się biorą. I powinniśmy może to zrozumieć, tak jak mówił Marek Aureliusz, powinniśmy współpracować, bo do tego jesteśmy stworzeni. Nie jest to proste, ale i powinienem wyciągnąć też ja właśnie tego typu lekcje i nawet jeżeli nie znoszę danego prowadzącego, to bardziej z pokorą do tego podejść i cierpliwością znosić jego tyrady o głupocie studentów. Marek Aureliusz powiedział jeszcze: Epiktet mówi, że musimy odkryć zaginioną sztukę wyrażenia zgody i zwracać baczną uwagę na sferę impulsów. Należy podchodzić do nich z ostrożnością, z uwzględnieniem dobra powszechnego i zgodnie z rzeczywistymi wartościami rzeczy. Kurczę, jak on to w ogóle... Zawsze jak czytam Marka Aureliusza, uderza mnie fakt, że ktoś taki miał tak niesamowicie głębokie przemyślenia, które pisał tylko i wyłącznie dla siebie. W tym fragmencie mówi o tym, jak istotne jest zwracanie uwagi na sferę impulsów i że należy podchodzić do nich ostrożnie. Innymi słowy, przekładając to na dzisiejsze, jak ważne jest zwracanie uwagi na emocje takie jak gniew czy pożądanie i że należy patrzeć na nie tak, aby uwzględnić dobro powszechne i tylko wtedy jest to dobre działanie. Znam pewne świetne chińskie przysłowie. Jeśli jesteś cierpliwy w chwili gniewu, unikniesz studni żalu. I myślę, że każda osoba, naprawdę każda osoba się z tym zgodzi. Ponieważ moim zdaniem każdy z nas miał kiedyś w życiu sytuację, w której uniósł się gniewem i potem tego żałował przez bardzo długi czas. Ale jeżeli tak jak Marek Aureliusz będziemy myśleli o dobru powszechnym w chwili gniewu, jeżeli zaczekamy z cierpliwością i pozwolimy gniewowi minąć, to nasze życie będzie znacznie lepsze, ponieważ unikniemy wiele bólu, jakiego możemy sprawić i innym, i nam samym. Co u Ciebie słychać? Jeżeli podobał się Tobie ten fragment, to kliknij tutaj, aby zobaczyć cały odcinek. I nie zapomnij o subskrypcji.